Uczcie się z Leo. Leo i jego skrzynka z narzędziami. Ostatnio opóźniłeś kilka prac, Leo, bo zapomniałeś, co nam się może przydać przy ich wykonaniu. Tak? Przypomnij mi, kiedy? Cóż, wczoraj na przykład mieliśmy pomalować, jak wiesz, gigantyczny teleskop, a ty zapomniałeś zabrać drabiny. No i pędzli. Nawet farby. O tak. Teraz pamiętam. To dobrze. Więc zanim wyjedziemy, musimy sprawdzić, czy mamy wszystko, co potrzebne i czy po coś nie będziemy musieli wracać. Dobra, to ma sens, Bob. Więc tak, dziś rano mamy budować w zoo szopę, w której będą przechowywane banany dla małp. O, pojedziemy do zoo! Przygotowałem więc listę potrzebnych narzędzi i chcę sprawdzić, czy masz je w swojej skrzynce. Dobrze? No dobrze, Bob. No to najpierw poziomica. Mam ją. Świetnie. Nie chcemy, żeby szopa się chwiała. Zabrałeś może wkrętak? Mam. Wkręty się raczej same nie wkręcą. W porządku. Młotek? Jest. Uwielbiam młotki, Bob. Nigdy nie zapomnę młotka. Super. Teraz zwijana miarka i okulary. Mam i... mam. I na końcu piła. Ach, tutaj. Ugh, au. Wygląda na to, że wszystko zabrałeś, Leo. Dobrze. Chyba jesteśmy już gotowi. Jedziemy budować szopę. No to ruszajmy. Na co czekasz, spychaczu? Nie bierzesz skrzynki z narzędziami, Bob? Ach, tak. Jestem gapa. Zapomniałem. Uczcie się z Leo, jak należy wiercić. Leo, dzisiaj nauczysz się, jak należy wiercić otwory w ścianie. Uwielbiam wiercić dziury. Użyjemy wiertarki, żeby powiesić ulubione obrazy pani burmistrz. Do tego typu ścian lepsze będą kołki i wkręty niż zwykłe gwoździe. Sprawdź, czy wiertarka jest naładowana. Witaj, Bob. Jestem Robo Leo 3000, robot budowlany. Jestem naładowany. Cześć, Robo Leo 3000. Powiedz prawdziwemu Leo, żeby wrócił i założył wiertło. Jasne, Bob. Dobrze. Teraz możesz zaczynać. Najpierw wiercisz powoli. Właśnie tak. A teraz trochę szybciej. Jeszcze trochę. O nie! Co się stało? Tylko spokojnie. Wszystko jest w porządku. Można to naprawić. Na pewno chcesz go powiesić samodzielnie? Tak. Uczę się od najlepszego. Teraz już wiem, co mam robić. Świetnie. W takim razie zostawiam cię. Leo, jak ci poszło z obrazem? Jakoś. Myślę, że chyba nauczyłem się wszystkiego o wierceniu w ścianie. Wygląda wspaniale. O, rety. Zrobiłem kilka prób, zanim skończyłem. Dobrze, Leo. Czas na drugą lekcję. A temat to... wiercenie otworów w ścianie. Uczcie się z Leo. Leo i słupki. Już prawie skończyłem montować słupki do nowego ogrodzenia, Leo. Mógłbyś to dokończyć, a ja pójdę po drut, żeby je połączyć. Jasne, Bob. Ten młot jest gotowy, żeby zacząć uderzać. Przygotowałam słupki. Dobra, więc zaczynajmy je wbijać. Zaraz, chwileczkę. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wszystkie słupki mają tę samą długość, bo kiedy je wbijemy, muszą być równe. O, dobrze, dobrze. Ten jest trochę za długi. Chciałbym już zacząć wbijać. Możemy już zaczynać? No dobrze, możesz już wbijać, Leo. Tylko sprawdź, czy mają tę samą wysokość. Słupek stoi. Teraz czas na młot. Ho, ho! Dobra! Następny, koparko.
Skończymy to ogrodzenie w mgnieniu oka. No i proszę, wygląda nieźle. O, ten jest trochę wyższy niż tamten. Czy Bob nie mówił przypadkiem, że masz je mierzyć i przycinać, Leo? Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że jeszcze raz uderzę. Teraz jest niższy od pozostałych. O, będzie dobrze. Tylko tamte też trochę mocniej wbije. Proszę bardzo. Leo. O, może jeszcze parę uderzeń? Leo, koparko, co się stało ze słupkami do ogrodzenia? Chyba trochę mnie poniosło z tym wbijaniem. Tak, myślę, że troszeczkę cię poniosło. Trzeba widzieć też jasną stronę. Wszystkie mają tę samą wysokość. Uczcie się z Leo. Leo maluje. Dobrze, Leo. Ty pomalujesz te ściany, a ja dokończę robić podjazd. Pamiętasz kolejność czynności, które masz wykonać? No, jasne, Bob. Jeszcze nie, Leo. O co chodzi? Najpierw wyłożysz chodnik papierem, żeby nie pobrudzić go farbą i okleisz taśmą wszystkie szyby. Racja. O tym zapomniałem, ale już pamiętam. Proszę, betoniarko. Gotowa? Zaraz wszystko będzie wymieszane. Dzięki, betoniarko. Leo! Zaczekaj chwilę! O czym znowu zapomniałem? Musisz wypełnić pęknięcia w ścianie, zanim rozpoczniesz malowanie. O, tak. Tylko cię sprawdzam, Bob. Zaraz to zrobię. Świetny cement, betoniarko. Dzięki, Bob. Trzeba to wyrównać. Czekaj, Leo! O, co teraz? Na wałku masz za dużo farby. Będzie ci z niego kapać. No dobrze, troszkę go odsączę. O, jest równiutko, Bob! Idealnie! Dzięki, betoniarko. Chyba teraz zasłużyłem na koktajl. O, a co powiesz o mojej ścianie? Dobra robota, Leo. Widzę, że o wszystkim pamiętałeś. To świetnie! Więc myślę, że też zasłużyłem na koktajl. Prawda? Stój dokładnie tam, gdzie stoisz i ani kroku dalej. O, dobrze. Ani kroku dalej? Tak, już i tak ich dość narobił. Leo, ani drgnij. Dokąd idziesz? Do środka, idę po koktajl. Uczcie się z Leo. Zakłócenia komunikacji. Musimy rozkopać tę drogę, żeby naprawić rurę, która jest pod spodem. Pamiętasz, jak się obsługuje młot pneumatyczny? Tak! Trzeba ustawić ostrze pod lekkim kątem, pochylając młot do siebie. Mam pokazać? Tak, pokaż. Bardzo dobrze. Co mówisz? Ups, nie słyszę cię zbyt dobrze w nausznikach. Powiedziałem bardzo dobrze. Możesz teraz rozkopać resztę, a ja tymczasem pójdę po rurę. Jasne, Bob. Świetnie. Pamiętaj też o tym, żeby założyć nauszniki przed pracą. Leo! O, cześć, spychaczu. O co chodzi? Bob mówi, żebyś przerwał pracę. Marta upiekła placek. Chcesz piasek? Powinieneś znaleźć go na placu. Leo! 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 O, spychacz, nie zauważyłem cię, co jest? Nie chcesz spróbować ciasta Marty? Jest takie dobre, że hej! A, klej! Tak, mam! Na pewno jest w skrzynce. Pomóc? Został już tylko kawałeczek ciasta, Leo. I Bob mówi, że poszła już cała taca. Naprawdę dobra praca? Dzięki, spychaczu. Ci
Ciekawe, dlaczego Leo nie chciał spróbować mojego ciasta. No cóż, bardzo dużo stracił. O, co takiego straciłem? Ciasto Marty. Przykro mi, nic już nie ma. Było ciasto? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Uczcie się z Leo. Leo układa cegły. To będzie na pewno najważniejszy mecz w tym sezonie. Dobrze, Leo. Pamiętasz, czego miałeś się dziś dowiedzieć? Nie chodzi o to, kto wygra w finale, prawda, Bob? Nie do końca, Leo. Pokażę ci, jak się układa cegły. O, świetnie, super! Najpierw nabieramy zaprawę na kielnie i rozprowadzamy równomiernie na murze. Leo! Dostałem wiadomość, że nasi już prowadzą! Woohoo! O, wybacz. Kładziemy cegłę na wierzchu, przyklepujemy i zbieramy nadmiar zaprawy. Bierzemy następną cegłę, kładziemy na nią zaprawę i przykładamy do poprzedniej. I tak dalej. Żaden problem, Bob. Leo, muszę odejść na chwilę. Ty skup się teraz na pracy, a ja niedługo wrócę, dobrze? Oczywiście, Bob. To jeden z najbardziej emocjonujących meczów, jakie widziałem w życiu. Teraz czas na przerwę. Niesamowita pierwsza połowa. Więc teraz chyba czas coś zjeść. A, gdzie jest moje pudełko? Musi być tutaj. O, nie. Cześć, Leo. Jak idzie murowanie? Dobrze, Bob, dobrze. Jestem bardzo zajęty. Oddzwonię później. Cześć, Leo. Cześć, Marto. Nie widziałeś może mojej książki gdzieś tutaj? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Nie. Ona musi gdzieś tutaj być. O, nie. Ostatni gwizdek sprężynowo wygrywa! Ha! Zrobione! Przekażę Bobowi tę dobrą wiadomość. Tak, gdzie jest mój radiotelefon? Cześć, Leo. Jak tam mur? Bez odbioru?